Chodź że tutaj miskę na bok Ci damy Już wszystko wypiłeś, patrz. Całą butelkę zawsze wypijesz. Dobra, uwaga. Tak jest, brawo. Noga. Opa. Brawo pies, popraw. O tak, brawo pies, super. I tak samo uczy go, jak mu depniemy, tak, że nic się nie stanie. O właśnie, pies musi wiedzieć. Opa, brawo, tak jest. Brawo pies, Ty robisz środek też i uwaga, cof, cof, o, cof, cof, dobry pies, brawo. Sztuczki razem troszkę pokażesz ludziom, brawo, pies, uwaga, i do przodu, tak jest, do przodu, tak jest. Ok, i nie bardzo ten temat jakby będę wałkował, bo yy, ten temat jest bardzo nierozumiały. W w gronie wszystkich tych behawiorystów i treserów i tak dalej. Ja mówię, nie o wszystkich mówię, bo są ludzie, którzy to rozumieją i umieją to używać. Ja mówię tak ogólniając, bardzo nierozumiałe to narzędzie jest wśród ludzi zwykłych, ty, pro, prowadzących psa. Muchy na Tobie siedzą, Ramziu. E, po pierwsze, całe wrażenie tej kolczatki było takie, że na szkoleniach się szarpało psem i tak dalej, ale to kiedyś było i nieodpowiednio używali tak często te kolczatki, bo też kojarzyło się tak, że szarpień, szarpnięcie, żeby coś wykonał, ale bez e, pozytywnego wzmacniania tego wszystkiego, tylko ty, towarzyszył temu, temu super dyskomfort, jakby super to złe słowo. no nieprzyjemny dyskomfort, może w ten sposób, e, ból oczywiście, no, bo po to się zakładało kolczatkę. No i Posłuszeństwo było, ale raczej przez strach. Oczywiście, że później oni to rozwiązywali, że wzmacniali, ale nie narzędzie. Wzmacniali dawne zachowanie, które później się wypracowało, ale nie wzmacniali zachowanie narzędzia. Jakby nie wzmacniali, nie wprowadzali narzędzia i nie wzmacniali e, poczucia tego narzędzia w ten sposób. Dlatego ostatni raz Wam powtórzę. Po Obejrzyjcie ten filmik, i w przypadku, jeżeli chcecie naprawdę taki, e, robić, zakładać takie narzędzie psu, to chociaż w odpowiedni sposób mu wprowadźcie, w odpowiedni sposób używajcie te narzędzie i pamiętajcie, że nadużycie narzędzi to, mm, to nie jest fajne. W następnym temacie będziemy rozmawiać, może Wam Nerona mi się uda wziąć, bo Nerona prowadzę często na obroże elektronicznej, bo on jest głuchy. A obroża elektroniczna w dzisiejszych czasach również jest narzędziem takim, gdzie ludzie krzyczą i rzucają w Ciebie granatami. A mi na przykład ona się przydała, bardzo super. Kiedy on jest głuchy i mogę go puszczać, on sobie biega i mu oswoiłem i skojarzyłem z tym, że on powinien do mnie wrócić, kiedy poczuje impuls wibracyjny, no bo dźwięk już odpada generalnie, tak, bo już nie słyszy i on biegnie do mnie dam Ci jeszcze kawałek, bo widzisz taki ten, ok za to, że taki jesteś spokojny, tak nie złapałeś pamiętajcie, że ja Wam mówiłem, że Ramzes kiedyś był bardzo reaktywnym psem i o reaktywnego psa bardzo jest ważne, żeby pies umiał odpoczywać. My pracujemy, bawimy się, wszystko fajnie, ale również kiedy wszystko odkładam na rzędzie, Ramzes powinien umieć zacząć odpoczywać. Wody się napij i tyle. A resztę po prostu on powinien już wiedzieć, że teraz przerwałem z nim kontakt i on powinien właśnie zacząć odpoczywać. I macie ten przykład, że uczysz psa po to, żeby on później nie tylko wykonywał pewne zachowanie w danej sytuacji, a rozumiał pewne e, zachowanie i emocje w danej sytuacji. I to jest właśnie różnica między treserem i behawiorystyką. Wiem, że dużo treserów uważałem, że behawiorysta albo behawiorystyka jest niczym przy ich pracy, i uważałem często, że behawiorysta tylko opowiada, a treser, trener robi. Ale to zależy jaki behawiorysta. Przy mojej pracy my zawsze robimy. I tak samo uczyłem ludzi, żeby robili, pokazywali, jak pies powinien być prowadzony. Pokazujemy więcej, 90 jest 90% pracy, tam em, fizycznej, jakby praktykujący, a nie teorii. Teoria jest w czasie. Ja rozumiem tych ludzi, którzy to tak mówią, bo ja sam widzę, co się dzieje na tym świecie, bo często uważam, myślę, że ludzie. Którzy teraz prowadzą, jakby robią ten zawód, bychawrysol lub treser, że w chipsach wyciągnęli ten e, voucher albo nawet papiery i już będzie bychawrysol. Dlatego może tak się to wszystko dzieje. Są kleszcze? Nie, to nie są kleszcze. W tym roku w ogóle jest mało kleszcze. Wszędzie łazieliśmy i chyba przez ten przymrozek e, jest mniej kleszcze. No dobra, kochanie, Dzięki wielkie za oglądalność naszych filmików pod filmikiem zostawimy wam link do głosowania w gazecie wrocławskiej to są rzeczy, które my wam sprzedajemy za free nie dlatego po prostu, żeby, że, nam, że chcemy się pochwalić wiedzą, a dlatego, żebyście zaczęli, skoro już musicie to robić, żebyście zaczęli prowadzić odpowiednio swojego psa i odpowiednio zaczęli używać danych narzędzi. Jeszcze raz dziękuję za ludzi wspierających nasz kanał. Każdy z Was może dołączyć do wspierania kanału naszego. Pomału coraz więcej subskrybentów w ciągu miesiąca, nie dwóch miesięcy, bo przez dwa miesiące my wróciliśmy na nasz kanał. To chyba 50 ludków dodało się. Nadal widzimy, że 87% nas ogląda bez subskrypcji. Na mnie szkoda oglądajcie, ale Wam nie powinno być szkoda dodać subskrypcji, subskrypcji okej? Okay? No i widzimy się w następnym, następną niedzielę. Myślę, że to ten film się rozciągnie troszkę na parę dni. Więc widzimy się z kolejnym tematem następną niedzielę. Może znajdziemy psa, bo wrócimy też do naszego, na naszym kanale jest taka, taka... No jak to się nazywa? Na kanale u nas jest taki rozdział jak psy rasowe, i też chcemy wrócić do tego. I szukamy ludzi, kto, ma, kto chce się wypowiedzieć przed kamerą o swoim psie rasowym. I myślimy również, żeby zrobić taką, e, taki program na, też na YouTubie naszym kanale, o, o psach adoptowanych. Wiadomo, że nie z każdym, tylko po prostu jakieś wyjątki, albo ktoś będzie chciał powiedzieć, w jaki sposób to znajdziemy. Bo wiadomo, że bardzo dużo ludzi adoptuje psy, i gdybyśmy z każdym przeprowadzali ten temat, to no, nie wiem, byłoby tego bardzo dużo. <laughs> Okej? Okay. Dzisiaj był format taki bez spaceru, ale mam nadzieję, że to tak troszkę dla odmiany. Eee, może troszkę się i jeszcze coś tam pogadamy, ale dzisiaj jest bardzo gorąco. Więc raczej unikamy dzisiaj słońca. Wy też unikajcie, pracujcie z psami w cieniu, z wodą, ale nie starajcie się na bezpośrednim słońcu. Zresztą już pomału lato mija, zostało jeszcze jeden miesiąc, także biegajcie, odpoczywajcie, pływajcie, bo już niedługo znowu będzie zimo, Zima, ciapa, woda, trzeba będzie czapki ubierać, kurtki, a teraz jest super pogoda. Dzięki wszystkim, czekamy na Wasze komentarze i widzimy się już następną niedzielę. Wam jeszcze zrobię taki mały spacerek z nami, bo jak wracamy, nie pójdziemy na odwodę, bo widzę na kamerze, że Neron już potrzebuje, żebym wrócił do domu. I kiedyś może zrobimy filmik taki o waszym nastawieniu i jak pies reaguje na wasze nastawienie. Dużo ludzi w to już nie wierzy, choć opisują to naukowcy. Badanie różne mówią, że jednak tak jest. Ja nie muszę czytać badań, bo żyję ze zwierzętami i widzę, jak one reagują na moje emocje, że pies odbiera wasze emocje, kapitanie. Jakby bardzo super i umiejętny. On rozumie was, kiedy wy jesteście źli, jakby rozumie. Nie, że was rozumie, jeżeli nie nauczycie go rozumienia tego wszystkiego, to on was nie rozumie, on tylko będzie was, wam wysyłał sygnały uspokajające. Ludzie. Wracałem do domu i pies coś zniszczył, i wy na niego krzyczycie. i On zawsze tam e, kuli głowę, oczami łupie i patrzy się na was z, e, z podkolonym ogonem. To ludzie mówią zawsze, że, że on. Mikrofon zapomniałem jeszcze włączyć, ok, że pies czuje. Czuje, że jest winny, a on w większości przypadków wysyła sygnały uspokajające. E, odczuwa, że pies odczuwa wasze emocje, e, nadmierną ekscytację, tak? I to jest w dzisiejszych czasach generalnie kłopot. Ramziu, chodź i choć inne emocje staramy się kontrolować. To nadmierną ekscytację ani ludzie nie kontrolują, ani nie specjalnie pracują nad tym. Ramzes, chodź idziemy na słońce. Niestety musimy tu przejść. Ani nie kontrolują. Mało tego, zmuszałem psa, żeby również pies zachowywał się. Dawaj, dawaj, będę szedł za Tobą, bo muszę Cię widzieć. Nie dość, że nie kontrolują własnej emocji i nadmierną ekscytację, to również przekazują to psu i wymagają od psa, żeby on nadmiernie się ekscytował. Ja wiem, że dużo ludzi powie: Absolutnie, ja nie wymagam od psa, żeby on się ekscytował nadmiernie. On po prostu cieszy się na mój widok. Pies może się cieszyć na twój widok spokojnym zachowaniem. I w większości ludzi, ja widzę, jak na przykład przyjeżdżam do klientów. Do ludzi przyjeżdżam i widzę jak e, ludzie najczęściej ekscytują swojego psa przed wyjściem na dwór. Także zanim po prostu weźmie tą smyśl, to jest tam dworek, idziemy na dworek, będziemy się bawić, pójdziemy, spotkamy twojego kolegę i tego psa tak nakręcałem. Zaraz przyjdzie franek: o, franek, kto tam jest? Kto tam? Szukaj, szukaj, franka, szukaj, franka. Wiecie, cały czas nakręcają tego psa, wychodzą za próg poza dom. Pies już jest nakręcony, bo takie nastawienie on umie i mu non -stop wkręcasz i reaguje na to wszystko. W późniejszym czasie po prostu łapiesz smycz i on kojarzy, że jak jest smycz, to spotkamy Franka. A później wymagacie, że idąc i spotkamy później psa sąsiada, na którego Wasz pies reaguje nieodpowiednio, Wy wymagacie od swojego psa, żeby się uspokoił. I te emocje są yy, tak... Nieoponowane, że pies nie jest w stanie, jakby w jednej sekundzie włączyć i wyłączyć. Nawet ludzie nie są w stanie, muszą pracować na tym, chodzą do psychologa, psychiatry. Są różne medytacje na ten temat, żeby emocje kontrolować, i nie każdemu się to udaje zresztą osiągnąć taki stan, to ludzie od psa oczekują, że wy go nakręcicie a po chwili on powinien się uspokoić. Dlatego wszystkich namawiam, żeby swojego psa nie nakręcać, jeżeli w danej chwili nie będziesz mu dawał rozładunku, tak? Ramzesa nakręcam na przykład wtedy, kiedy wyciągam zabawkę, piłkę, po tego potrzebuje, potrzebuję, żeby on się nakręcał, ale daję mu cały czas nagrodę. On się rozładowuje tym, on się spełnia, dogania piłkę. Jeden pies goni piłeczkę, drugi lubi szarpanie. Ranze na przykład lubi i piłkę, ale szarpanie bardziej lubi niż piłkę. Znowu cię zapałem jak kupę robisz w polu. Pokażę wszystkim, jaki ty jesteś nie ten Niekulturalny. choć na polu, kulturalnie, chodź idziemy, dobry piesek. I. Kiedy wy pracujecie psa, nakręcacie i dajecie mu nagrodę, to jest inna sytuacja. A kiedy wy go nakręcacie i uważacie, że nagrodą jest spacer, gdzie spacer powinien się kojarzyć również z odpoczynkiem, to nie tędy droga. I dlatego zacznijcie kontrolować swoje emocje, a jeżeli na przykład macie super taki dzień, no że wszystko się układa po, waszym, po waszych myślach. Randki, żarcie fajnie zjedliście, dobrze wstaliście, dobry trening zrobiliście na przykład na siłowni i wszystko się układa po Waszej myśli i chcecie się tym podzielić z własnym psem, to nie przerzucajcie emocji jakby na niego e, tylko ekscytacji, a przekażcie mu emocje takie, że jest fajnie. Bo nie musi być podekscytowany pies albo wy, żeby było fajnie. Przecież fajnie może być i przy kolacji. Przecież fajnie może być i oglądając, typu, relaksując się na spacerze, oglądając przyrodę. Wychodząc na spacer, postarajcie się z psem raczej tonować jego emocje, bo skojarzyć mu pewne miejsca do treningu, typu pójdziecie na plac i tam wyciągacie piłkę i tam możecie sobie. Skakać, biegać, przeszkody, nagrody dawać mu. Ramziu, ty idziesz nie? Dawaj szybciej stąd schodzimy z tego słońca, bo samo słońce tutaj jest. Chodź, dam ci ten. Białko, żebyś ten. <grym> Jak kulturysta, lepiej się poczuł masz. O tak. No brawo. No białko ci pasuje. No i dawaj szybciej. Mam jeszcze dla Ciebie białko i będziesz silniejszy. Chodź. Nie dam ci tego Red Bulla, ale dam ci mięcho, chodź. <grym> No i do odpowiedniego miejsca dochodzicie I tam sobie nakręcajcie psa I tam dawać mu nagrodę On musi rozładunku to szarpanie, to piłka Później oczywiście zanim wyjdziecie z tego placu To troszkę wyciszyć się, napić się wodę Chwilę podpocząć I dopiero wychodzimy, nie w tych wielkich emocjach I co najważniejsze Że zawsze Kiedy wy nakręcacie swojego psa zabawą czy czymkolwiek, zaplanowali się treningiem, również powinniście trenować nad tym, żeby pies umiał się uspokoić. No dzisiaj Wam pokazałem w jaki sposób, może Bransy też nie był nakręcony, ale był skupiony, że wyciągam żarcie albo coś tam z nim robię, a kiedy odkładam żarcie i przestaję z nim mieć kontakt, to on nie odchodzi, nie rezygnuje ze mnie, ale on się kładzie, odpoczywa lub tam siedzi, relaksuje się, cokolwiek, albo pije wodę. O tym psy powinny też. Fajnie by było, żebyście psy swoje nauczyli. Tak jesteśmy, jak zauważyliście, jesteśmy w tym samym miejscu, bo chcemy, chcieliśmy iść. Chodź, dam Ci białko. A? Kto tak idzie? Tak, brawo! Więcej masz siły, jak białko dostajesz, nie? A... Starajcie się po prostu nie nakręcać swojego psa przed wyjściem z domu, bo i tak wyjście z domu daje duże emocje. Bo tu pies sąsiada, to rowerzysta, to są samochody i tak dalej. Będzie Wam w ogóle łatwiej prowadzić psa swojego. Starajcie się w ogóle, ludzie, którzy mają aktywne psy, nadpobudliwe, pamiętajcie, że reaktywny pies to nie choroba, to jest ludzkie ADHD. Wy powinniście po prostu mu dawać zajęcia, żeby móc jego nawet nie rozładować, bo takiego psa ee, ciężko rozładować. Dawaj, chodź się białko dam. <laughs> Ty oszuście jeden. Specjalnie teraz będziesz po pomału chodził, żebym Ci wyciągał mięso, tak? Ty jesteś... Gruby jesteś, Ramziu. No, mniej już aktywny jest, już nie wydaje siebie tak. Muszę mu mniej żarcie dawać, ale weź takiemu niedźwiedziowi daj mniej żarcie, nie? Pies reaktywny powinien po prostu mieć zajęcia, takie, które mu pomogą z tym, żeby te emocje były jakby nie, nie wyciekały poza brzegi jego zbiornika. Ale pamiętajcie też, że bardzo trzeba dużo pracować nad tym, żeby pies umiał się wyciszyć, wyluzować. Nawet jeżeli na początku będą to komendy iść do rogu albo iść do siebie, się połóż to od tego możecie też zacząć, to nic nie jest złego. Oczywiście tam powinno być... Przy odpoczynkach nie ma tam wielkiej nagrody ekscytującej i wielkiej dopaminy, to bardziej wszystko nagrody spokojne. Jeżeli zaczniecie podkarmiać i nagradzać w nieodpowiedni sposób przy czulowaniu, to pies nigdy nie wyczuluje, on będzie skupiony po prostu i nie będzie relaksował się, nie? O tak. Aj, biegnie, kto tam biegnie? Dobra kochani, to tak na koniec Wam o podejściu, żebyście nie nakręcali swojego psa. Starajcie się prowadzić, starajcie się kontrolować własne emocje, wtedy zaczniecie może kontrolować emocje psa. I wszystkim życzymy dużo zdrowia. Dzięki za oglądalność. I do usłyszenia, trzymajcie się okej. Okay.